Siemanko widzowie. Dzisiaj stał się jakiś cud. Coś niemożliwego. Wyszedłem 5 minut przed startem. Niewiarygodne. Oglądałem sobie nagrania z wczoraj i przedwczoraj i tak patrzyłem, to połowa dostaw mi się nie nagrała. Odbiornie mi się nie nagrały. Połowa rzeczy, co pierdoliłem do tego mikrofonu, też się nie nagrała. Problem z tą kamerą. Co chwilę się zatrzymywało nagranie, wyłączała się. A też przy pięciu nie chciałem klikać. Połączyłem kamerę z telefonem, wszedłem sobie na tą aplikację Quick. No i okazało się, że jest nowa aktualizacja. Więc myślę, pobiorę. Nie zawsze dobrze jest pobierać najnowszą aktualizację. No ale jak mi się ta kamera tak wyłącza, to myślę, może akurat pomoże jej to. Pięknie. Dobrze, że daleko nie odjechałem. Z kącika mam, no to nawróć. Także może dzisiaj nie będzie mi się wyłączać z Kubana. Znalazłem na internetach, że siedzibę Glewo ma dwie ulice dalej ode mnie, tu na Limanowskiego. Więc myślę, podjadę, zapytam się o ten plecak, czy są w stanie mi albo jakoś taniej sprzedać nowy. I zamiast chcę sprawdzić oczywiście, do której otwarte jest, kiedy jest otwarte. No to ja najpierw pojechałem, a potem patrzyłem na miejscu w telefon na godzinę otwarcia. No i się okazuje, że tylko w środę i w czwartki mają tu otwarte. No oczywiście jest wtorek, nie? Także jutro sobie podjadę. Kuźwa, tam karetka, tu policja. Co to się dzieje dzisiaj? Jakaś krótka ta została, bo na 500 metrów. To fajnie. Dobra, 864. Może pan zaakceptować? Oczywiście, dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przemysłowa 13. To jest tu za wiaduktem kolejowym. A tu pan ładnie opisał. Klatka C, czwarte piętro. Dobry, do widzenia. 7.40. Kornel z Dajworu na Bieżanowską. Punkt może mieć opóźnienie. Chyba stuka coś w tym rowerze znowu. Ponoć mają opóźnienie, no zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Dobra. 3 minutki gdzieś. Dobra. Jak 3 to spoko, tylko czy trzy. 5 minutes later. Dziękuję, do widzenia. No to lecimy na Bieżanów. Coś się chyba odjebało w bębenku, w zapadkach. Skrzeczy inna kurwa. W momencie jak przestaje pedałować. Jeszcze kurwa bębenek będę rozbierał. Koło też ma ledwie miesiąc. Kurwa, no ja jak ja dzisiejszego dnia nie dojeżdżam. Się rozdupcę to koło, kurwa, tam mogę mieć. A nie wiem, czy wszyscy tak mają, czy tylko u mnie tak się wszystko pierdoli, że ja pół dnia jeżdżę, a pół dnia grzebę przy tym rowerze. Bo coś jest z dupcy czas zmiany. Potem mycie rąk, pastą BHP, żeby kurwa nie mieć udupconych ze smaru przy odbieraniu jedzenia. I tak w kółko. O kurwa, jakie lambo. Dalej nikt nie wynajął lokalu po GoRajdzie. Wychodzi na to, że zwinęli się, bo im narzucili taki kurwa czynsz, że ich wyśmiali. Nie ma frajera, co im zapłaci tyle. 2 kilometry. Chyba tramwajami teraz 15 lat nie jeździłem. No autobusami tak samo. Pomijając ten ostatni raz, co musiałem z Kerpura wracać. To jest kurwa do kościoła?
Halo, słucham? Dzień dobry. Aha, dobra, to już będę zmierzał, bo właśnie pomyliłem, wjechałem na teren kościoła chyba. Już idę, już zmierzam do pana. Dziękuję. Kurwa, mało brakowało być w tym bale, kurwa, wydał hamburgera księdzowi jeszcze. Skoro, że nie jest, kurwa, piątek. Naprzeciwko kapliczki. Wow. Nie, proszę zamknąć. Tylko ja pani zostawiłem otwarte. A nie da. Tam jest przycisk chyba, nie? Może pani zamknąć. Proszę bardzo, smacznego. Dzięki, do widzenia. Co ja tu mam? Ulica Polonijna. I to jest gdzieś tu. Na Płaszów z tym. Biorę. Sklep internetowy Biedronka. No i dobra. Kurwa. No nie jest przycisk. Ciekawe gdzie. Ja pierdolę. Ja myślałem, że to jest przycisk. Nie, ja chuj. Ja pierdolę. Dzień dobry, czy otworzy mi pan bramę tą główną, bo ja nie bardzo wiem jak wyjść. Tam jest taki jakby guziczek, ale mogę panu otworzyć bramę. To tak za 10 sekund, dobra, wejdę sobie, dzięki. Domyślam się, że jest guziczek, kurwa. Bo ja jestem kurwa ślepy. No i dobra, za chuja nie ma guzika. Nie róbmy jaj. Bez okularów to średnio to widzę. Oślepnąłbym od tego kurwa słońca. Pantofle nieocieplane 22, ocieplane 25. Kurwa, zaparowałem te okulary, chuja widzę. Nie wiem gdzie mam mieć. Wpierdolę się jakieś gówno za chwilę, coś czuję. Dobra, pierdolę. Jakoś trzeba się na dół dostać tam. Jakby dupce betami zaraz. Dobra, gdzie oni tu rampę jakąś mają, żeby odebrać? To jeszcze mnie nie widzieli. Dzień dobry. To nie Biedronka, nie? Dzięki. Ты кажи, блядь, залазь их уплаты ты нахуй, ёбаный. Питание в грушах, блядь. 10 minutes later. Добре, глобал. Numerek 581. No dobra, lecimy. Do pani Anny z kawą rozpuszczalną. I owocową herbatką. 4 km. I tam są dwa szlabany. Jak to się kurwa zamknie, to ja jestem pół godziny w plecy jak nic. 14:40 tam. Tamten może jakiś kormoran wpadnie. Ci okaże, że ja w ogóle do płonki nie dojedę. Chyba takie zadupie, że podejrzewam, że jedno auto na 2 godziny jedzie, a lepiej ogarnięte niż na kurwa nogę. I kładka przy bagna. No tak. Miała być remontowana, ciekawe czy jest odnowiona.
Jakieś te schody całe się trzęsły, jak się wchodziło po nich. Miałeś wrażenie, że zaraz pierdolniesz na dół. No, bagry zamarznięte. Śnieg leży na wodzie. A raczej na lodzie. Dla nie tych, co są z Krakowa, dla tych, co nie są z Krakowa, to wszystko tam, to jest jezioro. To przy brzegu tylko trochę wody widać. A tak to wszystko zaśnieżone, zamarznięte. No widać, że debile kurwa chodziły po lodzie, tam z lewej strony. To znaczy jezioro jak jezioro, zalew przecież jest, nie jezioro. Jakiś zakład, do pracy sobie zamówili kawę i herbatę. Halo, dzień dobry, ja przyjechałem z Globo z dostawą. Wie pani co, ja jestem pod wejściem tutaj pod niebieskimi drzwiami na parkingu. Czy mogła pani zejść czy coś, bo nie wiem gdzie iść. A no właśnie, tylko to jest albo jakiś dzwonek. Dobra, coś zadzwoniło. Ktoś podejdzie chyba. Dobra, dziękuję pani bardzo. Ktoś idzie. Dziękuję, do widzenia. Dobra, pan, co ja mam dostawę przekazać, tylko nie wiem czy pan by mógł pani. A to bardzo proszę. To dziękuję. Tak, to jest no. Tylko to. Tylko dla tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, 46 zł półtorej godziny. Jak ja to kurwa będę jeździł po tej okolicy, to ja chuja wyrobię. Wielicka na Szpakową. McDonald's. Ja pierdolę, ten rower jest rozdupcony. Czy on się nadaje kurwa do całkowitego rozebrania w pizdu, do wyczyszczenia, nasmarowania i złożenia. I to go kurwa czeka. Jak tylko to białe gówno stopnieje. Jakie tam chmurzysko jest. Zapowiada się na kolejną śnieżycę. Jak wam powiem kurwa, że jak tak patrzę, jak ten kurwa rower w dupę dostaje, te smary wszystkie, benzyna, czyszczenie tego, wymiana części co chwilę. Tak się zaczynam zastanawiać, czy ci co wypożyczają te rowery, tam chyba 280 zł kosztuje wypożyczenie na tydzień, czy oni na tym lepiej nie wychodzą jak ja. Dodajmy do tego, że oni za 280 zł wypożyczają elektryczny rower. Także nic ich nie interesuje i jeszcze popierdalają ze wspomaganiem. Kurwa, to wiatrzysko wszystkie siły ze mnie wysysa. Przejebane. Ja nie wiem, czy ja dojeżdżę do końca tego dzisiejszego grafiku. Padnę z sił, to kurwa odkręcę wentyl, kurwa. Puszczę powietrze, zgłoszę awarię sprzętu, kurwa i siemo. Baterii też już kurwa 47%. Trzeba się będzie w maku podpiąć. Strasznie w dupca tą baterię. W ogóle ciekaw jestem, jak bardzo ja sobie spierdolę. No właśnie tą baterię w tym iPhone'ie przez tą jazdę tutaj, bo tego nie sprawdzałem nawet, jaką miałem tam kondycję już teraz. Miałem 90, a się okaże, że ja 2 miesiące pojeżdżę i będzie 85. I trzeba będzie zapierdalać na wymianę baterii. Dziękuję bardzo. Zapierdalaj sobie po takim kurwa głównie tam pod górę. Czy to jest kurwa dobre 800 metrów. Co jest do chuja z tym pedałem? Kurwa madzie bana. Końca nie widać, nie widać, nie widać, kurwa końca nie widać, nie widać. Jak to pedało, tak będzie cały film skrzypieć. Trzeba będzie zastosować taką jedną opcję. Widziałem, gość na YouTubie pokazywał, jak pozbyć się szumu z nagrania audio. Uczysz program DaVinci dźwięku, on sobie rozpoznaje ten dźwięk i w stałym filmie wyszukuje tego dźwięku i go po prostu usuwa. Trzeba będzie nauczyć go dźwięku piszczącego pedała.
Dobry, się bardzo jedno. I drugie. Dzięki, do widzenia. Przytulnie w tej windzie. Jak w domu, kuźwa. Nice, nice. Jest kurwa ciekawe, jak tędy ja wszedłem. Ciekawe, gdzie jest rower. Ja pierdolę. Kurwa, nie to chyba. Chuja, nie to. Myślałem, że nie wyjdę. Kurwa, no wyjebało mnie na jebany kozówek i od 10 minut żadne tam by nie wpadło. Jak nie kurwa kozówki, to rybitwy, bieżanowy. Kurwa, chujowej się też dostawię. No. Przepraszam panią. Dzięki. Na jebane tego śniegu nawet nie ma jak ludzi, kurwa. Wkurwia mnie taka jazda. Odechciewa się, kurwa jebana mać. Kurwa, zjadę na dół i znowu. Panie McDonald's, każe mi to zapierdalać do góry, to on taki chuj nigdzie nie jadę. Wczoraj w ogóle dostarczyłem ostatnie zamówienie. I tam na wałach co jechałem od Dąbia w stronę Mostu Kotarskiego, co mówiłem, że jest czysty lód, lodowisko i czasami jest tylko posypane piaskiem. No to wracałem z ostatniego zlecenia, już do domu. No i tamtędy pojechałem. No i przyprószyło śniegiem po tym lodzie. Jak dostałem kurwa boczny wiatr, jak mnie kurwa miotło, jak wydusiłem betami, to chociaż tyle, że miękko wylądowałem na plecaku, na plece. Ale dupę se potupłem kurwa. Siadełko mi się przestawiło o 45 stopni. No i co kurde, dalej nic. Padło z galerii Kazimierz, Carrefour znowu, na Dąbrowskiego, to pod dom. Spoko. Że niby zamówienie w Carrefourze jest gotowe. Mam nadzieję, że nie będę tam czekał tyle co ostatnio. Wtedy już w ogóle godzinówka mi się nie będzie zgadzać. Co tu się odpierdala? Dobrze, że policję mamy na miejscu, to za chwilę będą kierować ruchem to chyba. Dobre jajo. Jeden pięć pięć. No i tak daje, była takie trzy siaty zakupów, to się pojawia problem z tymi moimi rzepami. Bo nie jestem w stanie utrzymać. Wyłowili kogoś. Znowu. No niedobrze, niedobrze. Ostatnio też gdzieś tydzień temu jak wracałem do domu już po robocie, to na ulicy kogoś przykrywali, na chodniku leżą, ale nie czarnym workiem, tylko tą folią srebrno-złotą. Jeszcze miał szansę. Mam kurwa zielonego pojęcia i to jest dziesiątka kurwa. Kręcę się jak chuj w kółko znowu. 5 minutes later. Do pani Doroty? Tak. Dziękuję bardzo. Pana numer? KM. To zaraz pan będę pakował. Tutaj pan ma napój Iłowa. Super, dziękuję. Miałam papierasy, co się dzieje?
Ja nie wiem, nie wiem co się dzieje. Proszę, pod szesnastkę to w którym miejscu skierować? Proszę? Sukińcza ile? 6, 16. Prawo tutaj na ogródek trzeba sobie wyjść po schodkach w dół i w prawo na przeciwko roweru jest klatka. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dopiero labirynty. A pierdolę. Co za dzień. Znowu kurwa sypie, ja pierdolę. Dobra, znowu grodzka. Podwójna. Kurwa, gorąca herbatka robi robotę. Kurwa, kiedy to się skończy? Już mam dość tej zimy. Ale ludzie. Ale ludzie. Dobra, dzięki. A jakie imię? Name? Valeria. Okej. Okay. Mhm. No. Dziękuję. Moment, bo chyba drugie jest pani. To nie. Kurde. Mhm. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Nie nagrałem co drugiej dostawy. Ja nie lubię jak oni tak wychodzą do bramy. Czy lubię? Ale jak mam kamerę włączoną, a nie, że włączam sobie jak dopiero wychodzę po schodach. Dobra, mam kolejne podwójne. Kornerka z Dajworu. Według aplikacji 20 sekund jeszcze. Dzień dobry, 687 i 978. Dziękuję. Dworska. 2,5 km za rondem Grunwaldzkim. A cóż to było? Hammer limuzyna, kurwa. Co kurwa? To jest budynek 1A. To gówno półokrągłe. A który to jest 1B? I to jest ten kurwa za mną. To wejście musi być od tamtej strony. Klatka druga. A to jest klatka pierwsza. Gdzie jest klatka druga? Kurwa macie. Klatka druga, no jest. Dobra. Dziękuję, do widzenia. Z Brackiej pod cmentarz Rakowicki. Dobra, ja mam 270. Mam wielką prośbę, mogę skorzystać? Dzięki, piękne. Dzięki bardzo. Do widzenia.
Jeden jej kurwa założył krawaty, a drugi jej wydrukił śniegiem w pytle, ona się cieszy. Świetna zabawa. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Spowiej. Nie. Nie będę kurwa z kolery nic brał. Kurwa, nie do wiary. Jadę po tego samego burgera i wracam z nim tutaj. I wracam z nim tutaj do tej klatki obok. Czego szukasz? 20B? 20A, 9 klap. A jest chyba tamten, ale nie jestem pewien. Nie. Tam. Nie? Myślę, że tu jest B, a A jest tam. Aha. Idź zobacz, nie na 100%, ale chyba tak.